Siemanko ludziska, z tej strony Mecy, witam was w kolejnym odcinku z przebudowy od zera do chwały w Polsce. Jest to trzeci odcinek z naszej przygody Wartą Poznań i mam nadzieję, że w dzisiejszym materiale nareszcie wywalczymy awans do tej upragnionej Ligi Mistrzów. A jeśli materiał przypadnie wam do gustu, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A jaki mamy budżet? Tutaj jest 11 milionów, przyzwoicie, ale wiadomo, chciałoby się więcej. Pewnie też trochę urósł dzięki temu, że graliśmy w czwartym sezonie w Lidze Europy, teraz zaczynamy piąty sezon. Miejmy nadzieję, że sezon pełen sukcesów, taki mamy skład i trzeba go oczywiście wzmocnić. Tutaj widzimy cele, między innymi ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Do tego Puchar Polski i Mistrzostwo Polski. Cele krajowe są bardzo realistyczne, ale sukces międzynarodowy to jest jakieś totalne odrealnienie. No ale nasz zarząd lubi bujać w chmurach. No i potrzebujemy nowego środkowego pomocnika ofensywnego. 73 overalla Praszelika, planuje pozyskać Czyża. Czy mi się to uda? Tak jest, za 6 milionów pozyskujemy tego piłkarza z Lazio. Mam nadzieję, że był wart tych pieniędzy. W turnieju przedsezonowym zawiedliśmy na całej linii, ale to też przez to, że było kilku piłkarzy dla nas ważnych na zgrupowaniu reprezentacji narodowych. No i tutaj możecie sobie zobaczyć nasz budżet. Pozostało nam 5,5 miliona. No i Polska na Mistrzostwach Europy, trzecie miejsce w swojej grupie. Z Francją, Hiszpania spokojnie awansowały. No to była grupa dla nas przynajmniej nie do wyjścia. Tutaj zobaczymy zaraz wyniki ćwierćfinałów, półfinałów. I w wielkim finale Portugalia pokonuje Belgię i zostaje mistrzem Europy. No i jeszcze czas pokazać Puchar Ameryki Południowej, bo są rozgrywane oczywiście w tym samym czasie. Tutaj widzicie fazę grupową, wyniki ćwierćfinałów, półfinałów. W meczu o trzecie miejsce Kolumbia pokonuje Paragwaj, a w finale Argentyna-Meksyk i zostaje mistrzem swojego kontynentu. A tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Z takim składem musimy być faworytem, z kim byśmy nie grali. A zaczynam od meczu z Krakowią, czyli z banalnym rywalem na własnym stadionie. Mamy doping kibiców i wynik tego spotkania to 3-0. Spokojne otwarcie ligowych zmagań. No i tutaj widzimy, mamy fajnego napastnika Buksę, ale przydałoby się też pozyskać jakiegoś rezerwowego. Mateusz Żukowski i Benedyczak wyglądają interesująco. Ostatecznie kupujemy Żukowskiego za 2,5 miliona i na pewno będzie solidnym zmiennikiem. CFR Cluj wylosowane w eliminacjach Ligi Mistrzów, chyba lepiej nie dało się trafić. I wygrywamy 4-1 w pierwszym meczu. Wspomnień czary od razu, jeśli chodzi o FIFA 20 z tą drużyną oczywiście. Tutaj sprzedajemy Jarocha za 2 miliony do Utrechtu. Niech mu się tam wiedzie. W rewanżu wygrywamy 3-0. Jak to mówią młodzi ludzie, masakracja CFR Cluj. Byliśmy zdecydowanie lepsi 7-1 w dwóch meczu. No i teraz, kto czeka na nas w fazie playoff? Zobaczmy, AEK Ateny. To jest losowanie marzeń. Mamy szansę awansować do Ligi Mistrzów. Wcześniej jeszcze sprzedajemy Spychałę do Wolfsbergera, bo też nie był mi potrzebny. Remis w Atenach 2-2. Zostaje nam mecz przed własną publicznością. 3-0. Tak jest, awansujemy. Nareszcie awansujemy do tej upragnionej Ligi Mistrzów. Tutaj widzicie część wyników fazy playoff. I za moment zobaczymy, kogo trafiliśmy w grupie. Czy będzie to grupa marzeń, czy grupa śmierci? Grupa śmierci, Manchester City, Real Madrid i Sporting Club de Portugal. No powiem szczerze, nie wiem, czy dało się gorzej trafić. No i tutaj Cioban udał się na wypożyczenie do Twente Enschede. Oby tam rozwinął się na medal. No i tutaj widzimy najgłośniejsze transfery. Martinez do Juventusu, Gnabry do Atletico i Tapsoba do Realu Madryt. My pozyskaliśmy Czyża i Żukowskiego. No i przez to też w zimowym oknie już na pewno nie będzie transferów, bo limit wykorzystałem, porażka z City u siebie 0-1. Wstydu nie ma, ale oczywiście chciałoby się więcej. I tutaj Wasilauskas udał się na wypożyczenie do Norwich City. Tutaj widzimy ciekawy junior Buresz nam się trafił. I zostaje oczywiście przeniesiony do pierwszego zespołu. Dobra inwestycja na przyszłość, oby się to sprawdziło. No i tutaj porażka ze Sportingiem na wyjeździe 2-1. No nie zaczyna się dla nas najlepiej ta wymarzona Liga Mistrzów. Ale w lidze jesteśmy dominatorami, 25 punktów po 10 kolejkach, bilans bramkowy plus 14. No nikt nie może się z nami równać, jeśli chodzi o ekstraklasę. Jesteśmy tutaj zdecydowanie najmocniejszą drużyną i tak naprawdę jedynie emocjonujące dla nas mogą być europejskie puchary, bo rynek krajowy już zweryfikowaliśmy nieraz i tutaj jesteśmy dominatorem. 2-2 z Realem, nareszcie jakiś kozacki wynik w Lidze Mistrzów. To mi się podoba, w Hiszpanii taki wynik. Derby Poznania. To też powoli stają się formalnością, wygrana 2-0 z Lechem. No i teraz weryfikacja 1-4 z Realem Madryt. No, zdenerwowali się lekko królewscy. No i tutaj widzicie, ilu piłkarzy dostaje powołanie do reprezentacji Polski. No, mamy sporo reprezentantów. Buresza wypożyczyłem do Orlando City. Mam nadzieję, że tam się rozwinie. No i kolejne wypożyczenie, tym razem do Racingu Club. Naprawdę sporo piłkarzy wędruje na wypożyczenie. I tutaj kolejny, tym razem do Young Boys Brno.
No i tutaj widzimy nasz budżet. Mamy 5 milionów. Co z tymi pieniędzmi możemy zarobić, skoro nie możemy kupować? Możemy zatrudnić skauta, brakowało nam jednego 5 na 5. Trafił mi się tutaj Litwin i zostaje zatrudniony. Porażka z City, zdecydowane zwycięstwo 3-1. No to nie była nasza wymarzona faza grupowa. I tutaj Corideanu zostaje wypuszczony do Portimonese. Kolejne wypuszczenie, wygrana w ostatniej kolejce ze Sportingiem. Czy to będzie zwycięstwo na otarcie łez? Zobaczmy, jak wygląda tabela. No niestety tak, 4 punkty dają nam ostatnie miejsce. Pierwszy Manchester City, drugi Sporting. Real Madrid zagra zaledwie w Lidze Europy. Jest to dość mocna kompromitacja królewskich. No i tutaj Dabolins zostaje przeniesiony do drużyny seniorów, podobnie jak Banis. No i tutaj Dabolins wykazuje wielki potencjał. Tak jak nasza drużyna po 20 kolejkach 15 punktów przewagi nad drugim Górnikiem Zabrze. No powiedzmy sobie szczerze, nasz bilans bramkowy plus 30, Górnika plus 4. No delikatna jest to różnica, jeśli chodzi o ofensywny styl gry. No my tutaj miażdżymy każdego. No i tak naprawdę nikt nie może się z nami równać, ale przez to, że delikatnie mówiąc nie dotarliśmy do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, to ocena menadżera nie może być satysfakcjonująca. Tutaj Majewskiego wypuszczono do Teneryfy, oby się tam ograł młody Polak, bo ma talent. No i tutaj przyszła oferta za Mrosa za ponad 100 milionów, no ale my na pewno nie planujemy go sprzedawać. A jeśli chodzi o najgłośniejsze transfery, Cunha do Manchester United, Cabral do Bayernu i Martial wraca do Manchester United z Barcelony. No widać było mu to pisane, na chwilę przejść do Barcelony, a potem wrócić do United. No i tutaj w Pucharze Polski w pierwszej rundzie eliminujemy Lecha Poznań, wygrywając 3-2 zacięte starcie. W ćwierćfinale zmierzymy się z Pogonią Szczecin, wygrywamy 1-0. I w półfinale czeka na nas drużyna Podbeskidzie Bielsko-Biała. No ciekawe pary półfinałowe. No i wreszcie Szimek skończył 16 lat, więc możemy go przenieść do drużyny seniorów. Wykazuje wielki potencjał i oby tylko się to zrealizowało w dorosłej piłce. 3-0 w Derbach Poznanie, no mówię, to się staje powoli formalnością, te zwycięstwa. W ostatniej kolejce 3-0 z Lechią Gdańsk. No i to oznacza, że jesteśmy mistrzami Polski, 25 punktów przewagi nad Rakowem Częstochowa. 3 Jagiellonia, 4 Górnik, 5 Lech Poznań, 6 Legia. To się nazywa po prostu deklasacja i zaoranie tej ligi. A jeśli chodzi o najgorszą drużynę, to była to Stal Mielec. Pyrka został królem strzelców, nasz skrzydłowy. Baku został najlepszym asystentem, zobaczcie jaka przewaga asyst. A w czystych kątach króluje Mróz, też 10 przewagi nad Kamińskim. Wygrana z Podbeskidziem w półfinale Pucharu Polski. I w finale zmierzymy się z Wisłą Płock. No powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jakieś wielkie wyzwanie, ale musimy też się postarać, żeby się nie skompromitować na boisku, bo każdy inny rezultat niż nasze pewne zwycięstwo będzie fatalne. I zaczynamy z wysokiego C. Sytuacja sam na sam i bramka, takie jest widać, zachował się po profesorsku w polu karnym i od 18 minuty Warta prowadzi. Ale tutaj widzimy, Wisła Płock nie zamierza się poddawać, dobrze konstruują tutaj akcję. Ależ akcja piękna i Adamczyk zdobywa bramkę, no powiem szczerze, czapki z głów za taką akcję przeciwko Warcie Poznań, naszpikowanej w tej karierze gwiazdami. A my tutaj 2-1 już prowadzimy, czyż jak widać spłaca się po całości. Kupiony na początku sezonu staje się bardzo ważną częścią zespołu. No i tutaj dokonamy zmian, bo wynik już powoli staje się przesądzony, chociaż Wisła jest innego zdania i wyrównuje, wow! No powiem wam, tego się by nic nie spodziewałem, Kocyła był kiedyś na moim celowniku, ostatecznie wybrałem Pyrkę. No i to na pewno nie był błąd, ale tutaj się zemścił Kocyła za to, że go kiedyś nie kupiłem. A jak widzimy, mamy dogrywkę i zdobywamy bramkę 3-2, Żukowski. W najważniejszym momencie sezonu nasz zmiennik spisał się na medal. No i wygrywamy to spotkanie, chociaż powiem szczerze, dla mnie jest to olbrzymi zawód, że w ogóle musiała być dogrywka w takim spotkaniu. Więc dla mnie ten finał Puchar Polski był w naszym wykonaniu bardzo, ale to bardzo słaby, bo powinniśmy się spisać zdecydowanie, ale to zdecydowanie lepiej, bo mamy olbrzymią przewagę nad pozostałymi klubami w Ekstraklasie i powinniśmy zdecydowanie każde spotkanie wygrywać. A tak wygląda nasz podstawowy skład na sam koniec. Piłkarze naprawdę dobrze się rozwinęli. No Mróz jest naszą największą gwiazdą, tu się nie ma co dziwić. Jeśli chodzi o największą ilość występów, to tutaj Kowalczyk, Wiśniewski, Mikołajczyk, Pospisil, Baku, Pyrka, Czyż, Widas i Buksa mają po 47 występów. W bramkach króluje Buksa, na drugim miejscu Pyrka, a trzeci jest Widas. Jeszcze patrzymy na asysty. Tutaj najlepszy jest Baku, drugi Mikołajczyk, wraz z Pyrką i Czyżem po 6 asyst. No i tutaj widzimy rozwój poszczególnych piłkarzy. No Mróz między innymi miał plus 6, jak widzieliście. Niektórzy mają tutaj plus 4. No to nie jest u nas już taki powoli standard. Tutaj plus 5, plus 3. No piłkarze naprawdę dobrze się rozwijają. Wielu też wylądowało na wypuszczeniu.
Mam nadzieję, że wyjdzie im to na dobre, bo w innych klubach mają zdecydowanie większą szansę na grę niż w Warcie Poznań. W Warcie jest olbrzymia w chwili obecnej konkurencja i jeśli jesteś za słaby, to lepiej, żebyś udał się na wypożyczenie, bo tam przynajmniej masz szansę na grę, a jeszcze nikt się nie rozwinął siedząc na ławce rezerwowych. I wiadomo, że trzeba grać w młodym wieku, żeby cały czas stawać się lepszym i by potem móc rywalizować o miejsce w składzie Warty. No i tutaj Burmana sprzedałem. Znaczy nie sprzedałem, tylko odszedł na zasadzie wolnego transferu, bo nie był mi potrzebny. Mamy trochę pieniędzy, więc możemy podnieść pensję w naszym zespole. I tutaj podnosimy z 33 na ile? Zobaczmy, na ile się uda, na 40. Trzeba godnie płacić, żeby utrzymywać gwiazdy w zespole. No bo to jest podstawa sukcesu. Utrzymywać gwiazdy. Super Puchar Europy dla Tottenhamu grali RB Lipsk. Liga Europy w tym sezonie została zdobyta przez Barcelonę, grali w finale Bayer Leverkusen. I Liga Mistrzów trafia w ręce Paris Saint-Germain, ograli w finale Liverpool. Tutaj widzimy Sopoćko, Rybicki, Fiedosiewicz i Burman odejdą po sezonie z naszego klubu, nie są mi potrzebni, a zarobek na nich byłby żaden. Ocena menadżera 66. No zdecydowanie w tym sezonie nam nie poszło. Nie ściągnęliśmy tutaj gracza, którego wymagali, nie dotarliśmy do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i do tego tutaj cel finansowy też nie został spełniony. Jak widzicie, Walczak ma 80 overalla, ale Mróz jest lepszy, więc nie żałuję tego, że wybrałem z tej dwójki akurat Mroza. Chcą z nami kontynuować współpracę, więc zaczynamy szósty sezon. Miejmy nadzieję, że sezon pełen sukcesów. Zagraliśmy już w Lidze Mistrzów, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i teraz chcemy jeszcze więcej, chcemy awansować z fazy grupowej. Mam nadzieję, że znowu nie trafimy do grupy śmierci i tym razem mamy 20 milionów, więc możemy sobie pozwolić na naprawdę fajne wzmocnienia. Tak wygląda podstawowy skład, widzieliście go w sumie przed chwilą, więc tutaj niewiele się zmieniło, ale nadal jest kozacko. No i znowu ćwierćfinał Ligi Mistrzów. No nasz zarząd to naprawdę nie uczy się na swoich błędach. Ja nie wiem, co oni mają w głowie, że cały czas tego oczekują, ale mogliby trochę zejść na ziemię. Ja nie oczekuję sporo, ale troszeczkę ogarnąć się po prostu. No i tutaj widzimy, fajni juniorzy mogą zostać przeniesieni do pierwszej drużyny. Oby im się tylko wiodło. No i tutaj mamy ciekawego prawego obrońcę, ale który już się nie rozwija tak, jakbym chciał, więc pozyskamy na jego miejsce nowego zawodnika. Wytypowałem na to miejsce Dawida Szota. I kupujemy go z Wisły Kraków za 5 400 tysięcy. Szot ma naprawdę spoko potencjał rozwojowy, więc zamierzam na niego stawiać. Wreszcie ciekawy wynik w turnieju przedsezonowym. Zagramy w półfinale, dajemy radę Alaves i w finale pokonujemy Sampdorię, dzięki czemu nasz budżet wzrósł. No do 20 milionów, ale pamiętajmy, że Szota kupiliśmy. No i też planuję kupić nowego środkowego obrońcę. Tym razem pierwszy raz nie Polaka, a Dawida Hańczko. Ciekawego słowackiego obrońcę. Wymianę zrobiliśmy, Mike Nawrocki plus 900 tysięcy i udało mi się pozyskać Hańczko, no bo Nawrocki i tak nie miałby szans na grę, więc lepiej niech sobie pogra w Buenos Aires. A tutaj widzimy Hańczko, 80 overall, ale jeszcze może się rozwinąć, a poza tym, no trzeba mieć Słowaka w składzie, skoro Słowacy są w stanie pokonywać Polskę. A my teraz zagrajmy z Wisłą Kraków, zobaczmy, jak nam pójdzie w pierwszej kolejce Ekstraklasy. 4-0, wow, ależ to jest początek ligowych zmagań i Hańczko od razu z bramką. Losujemy. Stiałe Bukareszt w eliminacjach Ligi Mistrzów, znowu rumuński rywal, piękne wspomnienia, tym razem spokojny mecz pierwszy, 1-0 zaledwie, pamiętam jak było Szczefer Klusz, jak będzie w drugim meczu, 2-1, 3-1 w dwóch meczu, spokojny triumf, chociaż nie tak efektowny jak w poprzedniej edycji. I kto na nas czeka w fazie playoff, bo to jest kluczowa wiadomość, zobaczmy, któż tam będzie. No niezłe losowanie, Midtjylland, kiedyś w sumie z nimi odpadliśmy, ale teraz nie zamierzamy, tym razem jest 3-0 w pierwszym meczu, więc rewanż będzie formalnością, zwycięstwo 2-1, 5-1 w dwóch meczu i znów zagramy w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Powoli ta faza grupowa staje się naszym domem. No ale kogo tam trafimy, o to jest pytanie. Manchester United, Real Madrid i Dynamo Kijów. My to naprawdę nie mamy szczęścia, jeśli chodzi o losowanie. My to mamy wręcz strasznego pecha. Jeśli chodzi o najgłośniejsze transfery, Rodrygo do Bayernu, Pedri do Bayeru Leverkusen i Boadu do Manchester United, ale żeby Pedri trafił do Bayeru Leverkusen? No, nigdy bym tego nie obstawił, ale FIFA jest nieprzewidywalna. Przegrana niestety z Realem, no nie poszło nam w tym pierwszym meczu, jeszcze Vidas dostał czerwoną kartkę. Wygrana na szczęście z Dynamo Kijów 3-2, daliśmy radę drużynie z Ukrainy. I jak będzie w następnych meczach, wcześniej jeszcze tabela Ekstraklasy, 28 punktów po 10 kolejkach, ale wreszcie mamy jakiegoś rywala. Legia ma 25 punktów, no powiem wam. Wolę takiego rywala, który traci do nas zaledwie 3 punkty, niż takiego, który po 30 kolejkach ma 25 punktów straty. No nareszcie to może być jakiś przynajmniej trochę emocjonujący sezon. Trzymał kciuki, żeby tak było. Porażka z United u siebie niestety 1-2. No ta drużyna chyba jest w chwili obecnej poza naszym zasięgiem, ale w Manchesterze remisujemy 1-1. Może się jednak myliłem i mamy szansę z nimi rywalizować.
Banis tutaj został wypożyczony do Brentford, oby spisał się tam na medal. Zwycięstwo w derbach Poznania nikogo nie może dziwić, tym razem 3-1. No ale wiadomo, teraz europejskie puchary są najważniejsze, ale wcześniej możemy tutaj juniora przenieść do drużyny seniorów. I wygrywamy z Realem Madryt 2-1. Tak, 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 to jest sensacyjny wynik w Poznaniu, ale jakżeż piękny. No i wygrana z Dynamem Kijów w Kijowie 1-0 i co to da? Czy da awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów? Nie, zaledwie trzecie miejsce. Pierwszy Manchester United 13 punktów, Real 12, my 10 i spadamy do Ligi Europy. No i trafiamy na Sporting. Oj, możemy się zemścić za poprzednią edycję, jesteśmy już... Raczej za poprzednią edycję w sumie Ligi Mistrzów, a teraz zagramy w Lidze Europy. Ale mamy rachunki do wyrównania i mamy nadzieję, że spiszemy się na medal. Tutaj kolejne wypożyczenie, tym razem do Argentinos Juniors. No a po 20 kolejkach mamy 7 punktów przewagi nad Legią Warszawa, więc nie jest to jakaś super komfortowa przewaga. W poprzednim sezonie była zdecydowanie większa, ale to mi się podoba, że przynajmniej Legia udaje, że z nami rywalizuje, no bo inne kluby nawet tego nie udają, tylko od razu poddają się na starcie, a Legia przynajmniej przyjęła nasze wyzwanie. I ten sezon może być w miarę dla kibica interesujący. Walczak przeszedł do Sportingu, no to będziemy mieli emocjonujące starcie. Nasz wychowanek przeciwko nam, jak to się skończy, zobaczymy. Kordeanu wypuszczony do Hamburgera Sportverein, a Dabolins do Galatasaray na 2 lata. Oby mu to wypożyczenie posłużyło. I jak widzimy, Real zrobił wielkie wzmocnienie, kupił Barelle, Mount przeszedł do Bayernu, a Kamavinga przeszedł do Romy. Myślałem, że kariera Kamavingi potoczy się lepiej, a skończył tylko w Romie. No i tutaj widzimy kolejny ciekawy junior, tym razem ze startowym overallem 71, zostaje przeniesiony do drużyny seniorów. Pogoń Szczecin w pierwszej rundzie Pucharu Polski ogra na 4-0 i w ćwierćfinale zagramy z Legią, oby to było ciekawe spotkanie. Jednostronne 4-0 dla Warty, no to pokazuje, ile różni lidera od wicelidera i w półfinale zagramy z Rakowem. Sprzedałem Praszelika do Royal Antwerp, bo postanowiłem, że inny będzie zawodnik na SPO naszym rezerwowym. Tutaj wygrywamy ze Sportingiem 1-0 w pierwszym meczu na wyjeździe i u siebie 1-0 wzięliśmy. Rewanż, Walczak nas nie powstrzymał. To był dobry wybór, żeby postawić na Mroza, a nie na Walczaka. Jak widać, w perspektywie lat ta decyzja się obroniła. Awansujemy do 1/8 finału Ligi Europy, gdzie zagramy z Realem Sociedad San Sebastian. To może być naprawdę emocjonujące starcie. 1-1 w Poznaniu, jak będzie w meczu wyjazdowym. Przekonajmy się, 1-0, awansujemy dalej. Ależ to jest piękna przygoda w Lidze Europy. Jeśli chodzi o losowanie, na razie nie jest łatwo, ale dajemy sobie radę, kto czeka w ćwierćfinale. Paris Saint-Germain, czyli poprzedni zwycięzca bodajże Ligi Mistrzów. A w derbach Poznania tym razem po bramce Pyrki w 90 minucie dajemy radę wygrać. 1-1 w Poznaniu, no Kalimuendo zdobył bramkę, też nasz znajomy z serii z Francji. W ostatniej kolejce ligowej wygrywamy 2-0 z Krakowią, co oznacza, że... jesteśmy mistrzami Polski, tym razem 13 punktów przewagi. Jak na nas, dość mało nad Legią Warszawa. 3. Wisła Kraków, 4. Lech Poznań, 5. Pogoń Szczecin i jeszcze zobaczmy, kto się znajduje na samym dnie. Stal Mielec, czyli klasyka gatunku. No i tutaj Buksa został królem strzelców. Jeśli chodzi o asystentów, Pyrka tutaj króluje, 2. Baku, 3. Czyż. A w czystych kątach rządzi Mróz, chociaż gorszy wynik niż w poprzednim sezonie. I porażka niestety, porażka z Paris Saint-Germain. Paryżanie u siebie wygrywają 2-1. I odpadamy w ćwierćfinał Ligi Europy. Jest to nasz na razie najlepszy wynik w europejskich pucharach. Ale i tak, chciałoby się więcej. Tak prezentują się pary półfinałowe. Raków w półfinale Pucharu Polski, za to ogrywamy 2-0 i znów z Wisłą Płock zmierzymy się w wielkim finale. Płock ma patent na te puchary, chociaż docieranie do finałów. Ale mam nadzieję, że teraz pewnie ich pokonamy. No i dobra, zaczynamy show, ale niestety pod dyktando Wisły Płocki bramka Lagatora. Ależ on ma potężne nazwisko. I jak widać, potężne wykończenie w polu karnym. Ale my nie zamierzamy składać broni. Sytuacja, słupek. No niestety metalowy pręt nas powstrzymał. To jeszcze nie koniec. I to będzie bramka, tak jest widać. Ależ zachowanie Litwina w polu karnym. I Warta Poznań wraca do żywych. No 1-1 nas nie ma prawa satysfakcjonować. 2. bramka, tym razem kolejny raz widać. Ależ on ma patent w tym momencie na Wisłę Płock. Lagator nie potrafi na razie odpowiedzieć na jego popisy. Czy będzie 3? Tak jest. Ależ to wykończył Pyrka. W poprzednim sezonie może strzelał więcej, ale teraz strzela w ważniejszych momentach. No i dokonamy zmian, bo wynik meczu dla mnie przynajmniej jest lekko rozstrzygnięty, więc niech rezerwowi Litwini szczególnie sobie pograją. Zespołowa akcja i bramka. Bardzo ładnie Pyrka. 4-1. Pokazujemy klasę. I kto jest po prostu lepszy, ale Wisła jeszcze walczy o bramkę na otarcie łez i zdobywają ją, a konkretnie Szwoch, zmiennik w zespole Wisły Płock, pokazał, że dobrze potrafi wykończyć w polu karnym. No i wygrywamy 4-2. Chciałoby się wyżej, no ale jakoś Wisła Płock potrafi z nami tak przynajmniej honorowo przegrać, żeby to nie była jakaś deklasacja.
No i tutaj Pyrka został najlepszym strzelcem Pucharu Polski. Jeśli chodzi o asysty, Czyż tutaj króluje. A w czystych kątach najlepszy jest Mróz, czyli Wisła. A, jaka Wisła, Warta, Poznań rządzi i dzieli. Czemu ja powiedziałem Wisła? Nie wiem, może mi ten Płock za bardzo wbił się do głowy. No i tak prezentuje się na koniec nasz podstawowy skład. Myślę, że prezentuje się naprawdę kozacko. A jeśli chodzi o występy poszczególnych piłkarzy, Mróz, Wiśniewski, Mikołajczyk, Pospisil, Baku, Czyż i Buksa po 55 występów dla naszego zespołu. W bramkach rządzi Buksa, drugie egzekwo Pyrka i Widas. Jeśli chodzi o asysty, najlepszy jest Baku, Pyrka i Czyż, równo po 17 asyst. No i tutaj widzimy Mróz, overall 91, cóż to jest za overall. Widas 86, Mikołajczyk 85, tak samo Baku. No są to nasze gwiazdy. Też na pewno nie żałuję transferu Dawida Hańczko. Jak na Ekstraklasę był to w miarę taki hitowy transfer. Wiadomo, musieliśmy oddać Majka Nawrockiego, ale myślę, że była to dobra wymiana. Trzeba mieć Słowaka w składzie, żeby osiągać sukcesy, co pokazaliśmy w europejskich pucharach, docierając do ćwierćfinału Ligi Europy. No jak to polska drużyna bez takiego w miarę już przynajmniej doświadczonego Słowaka? No przecież to się w głowie nie mieści. Przez tyle lat zapominałem o tej jakżeż ważnej zasadzie, bo miałem tylko młodego Pospisila, a jednak trzeba mieć trochę bardziej sędziwego Słowaka. W sumie dopóki był z Relak, to wyniki też były na całkiem niezłym poziomie. Ekstraklasa jednak rządzi się swoimi prawami. 255 milionów wartości Mroza. To jest nasz kapitan z prawdziwego zdarzenia. Jeśli chodzi o podwyżkę pensji, no to teraz zarabiają 50 tygodniowo. Przy takich pensjach jesteśmy w stanie utrzymać największe gwiazdy w zespole. No i tutaj udaje się na wypocznienie Karlinkis do Newcastle United. Do mocnej drużyny, ale oby dał radę. Jeśli chodzi o puchary, których nie wygraliśmy, Super Puchar Europy dla Paris Saint-Germain ograli w finale Barcelonę. Liga Europy trafia w ręce, właśnie zobaczmy kogo. Arsenalu. PSG zawiodło w półfinale. A Liga Mistrzów dla Liverpoolu ograli w finale Atletico Madryt. No i tutaj dwa kolejne wypożyczenia, tym razem do Feyenoordu. A czy tu jedno wypożyczenie i powołania na mecze reprezentacji. Z naszego klubu odchodzi Kopczyński. Proponowałem mu kontrakt na ciekawych warunkach, ale nie chciał obniżki pensji, a na taką pensję jak zarabiał zdecydowanie nie zasługuje. Więc niech sobie szuka nowego klubu. No i tutaj ocena 74. Nadal nie jest to wymarzona ocena, ale lepsza niż w poprzednim sezonie. Widzimy Walczak 82 overalla, wartość 60 milionów, a Mike Nawrocki wartość 25 i overall 81. Zarząd oczywiście chce kontynuować z nami współpracę, nie dziwię się, bo wyniki mamy naprawdę fajne. Może jeszcze nie osiągnęliśmy spektakularnego wyniku w Lidze Europy czy w Lidze Mistrzów, chociaż w Lidze Europy ćwierćfinał to jest niezły wynik, ale chciałoby się jeszcze więcej. No ale w następnym odcinku mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Wreszcie zawitaliśmy do bramy Ligi Mistrzów. Na razie odbijamy się i cały czas przegrywamy w grupie. Ale kto wie, może w następnym odcinku nareszcie awansujemy do fazy pucharowej. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Następny odcinek z tej serii Wartą Poznań pojawi się na kanale 5 lipca. Więc z tego miejsca zapraszam Was serdecznie. A za ten odcinek bardzo Wam dziękuję. Dziękuję, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale.